Witaj ponownie. Jeśli zrobisz to dobrze, szybki kontakt z kobietą, partnerem, a nawet kimś, kogo właśnie poznałeś, może być bardzo satysfakcjonujący dla obu stron. Czasami po prostu niesamowite jest mieć szybkie, spontaniczne spotkanie napędzane pilnym pragnieniem „muszę cię mieć teraz”. Jeśli zrobisz to prawidłowo, może to być bardzo przyjemne zarówno dla ciebie, jak i dla niej. Ale jak to zrobić dobrze? Właśnie o tym porozmawiamy w tym filmie i dam ci 5 moich najlepszych wskazówek, jak przeprowadzać szybkie spotkania, które sprawią, że będzie krzyczeć z ekstazy i sprawi, że będzie błagać o więcej. Zacznijmy. Pierwsza wskazówka to wybrać odpowiedni moment. Idealny szybki numerek jest spontaniczny, pośpieszny i pełen pilnego pragnienia. Obie strony muszą być na to gotowe. W stanie umysłu „muszę cię mieć teraz”. Dla większości mężczyzn nie jest to trudne. Mogą się podekscytować i przygotować w mgnieniu oka. Jednak kobiety potrzebują czasu, aby się przygotować i być gotowym. W większości przypadków nie będzie otwarta na szybki związek bez wcześniejszego przygotowania, a wywieranie na nią presji spowoduje tylko, że będzie miała do ciebie pretensje. Są jednak chwile, kiedy będzie gotowa i to są chwile, z których powinieneś skorzystać. Może to być normalny piątkowy wieczór, kiedy jesteście razem, ale zwykle będzie to wynikiem narastania napięcia seksualnego. Może rozmawiałeś i flirtowałeś z nią we właściwy sposób, albo rozmawiałeś o seksie i mówiłeś lub robiłeś coś, co sprawiało, że jej umysł fantazjował. Wszystko, co wprawia ją w nastrój spontaniczności i zrobienia czegoś ryzykownego, jest momentem, który powinieneś wykorzystać. Po drugie, nie pomijaj przygotowań. Nawet jeśli masz tylko kilka minut, nie oznacza to, że powinieneś pominąć grę wstępną i drażnienie jej ciała. Nawet jeśli jest to szybkie spotkanie, warto całować ją namiętnie przez kilka sekund, a nawet kilka minut. Przesuwaj rękami po jego ciele. Nawet jeśli jest w nastroju i jest gotowa, włączenie odrobiny gry wstępnej naprawdę popchnie ją do krawędzi i zapewni dobrą zabawę. Po trzecie, nie zdejmuj wszystkich ubrań. Zdejmowanie wszystkich ubrań zmarnuje tylko ograniczony czas, jaki masz. Większość z nich pozostaw na sobie i usuń tylko te niezbędne. Pomaga to również, jeśli robią to w miejscu, w którym jest to dość ryzykowne, gdzie nie powinni tego robić, lub istnieje ryzyko, że zostaną złapani, co jest ekscytujące. Poza tym, noszenie większości ubrań wyróżnia się na tle typowego spotkania seksualnego, a ta nowość działa tylko na twoją korzyść. Po czwarte, używaj pozycji, które działają. Szybki mecz to nie czas na eksperymentowanie z pozycjami. Wybieraj stanowiska, o których wiesz, że działają. Wreszcie, nie martw się o wykończenie. Jeśli masz szybkie spotkanie, a ona osiąga szczyt, świetnie, ale jeśli tego nie robi, to też w porządku. Wystarczą emocje chwili. W szybkim spotkaniu nie zawsze chodzi o dotarcie do celu, ale o przyjemne i wzajemne przeżycie. Skoncentruj się na zwiększaniu jego przyjemności. Czasami zabawa w szybkim związku polega na jego spontaniczności i działaniu na podstawie pilnych pragnień. Te 5 wskazówek pomoże ci, jeśli masz szybkie spotkanie z kobietą. Myślisz, że brakuje jakichś do powiedzenia? Wyjaśnij mi to w komentarzach. Dziękuję bardzo za dotarcie do końca filmu i do zobaczenia następnym razem.